Hej, Czarku, dokąd zmierzasz? Jedziesz do lakierni Toma, żeby się przebrać? Niech zgadnę. Przebierzesz się za Spidermana? Hak na twoim wysięgniku zdradził twój pomysł. Wygląda zupełnie jak prawdziwa pajęcza nić. Jednakże myślę, że będzie bezpiecznie, jeśli ją zwiniesz na resztę podróży do Toma. Hej, Tom! Wygląda na to, że jesteś już gotowy, żeby zrobić z Czarka Spidermana! To jest sporo czerwonej farby! Masz rację! Czarek to duży pojazd, więc będzie potrzeba dużo farby, żeby go pomalować! Wyglądasz trochę jak Frank, wóz strażacki. Może powinniśmy dodać trochę więcej detali, Tom? Oczywiście. Zaczekaj. Tym razem będziesz potrzebował małego pędzelka. Zgadza się, Tom. Spider-Man zawsze nosi maskę. Zamknij na chwilę oczy, Czarku. Trzymaj je zamknięte. Jeszcze przez chwilę. Farba jeszcze nie wyschła. Co porabia Tom? Ta naklejka pająka wygląda fenomenalnie! Chyba mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Ile kołpaków będziesz potrzebował, Tom? 6? Policzmy je. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Wow, wyglądasz zupełnie jak Spider-Man, Czarku. Świetna robota, Tom. A więc to dlatego Czarek przedłużył sobie wysięgnik oraz hak. Chciał wyglądać jak Spider-Man i poruszać się jak Spider-Man. Do zobaczenia, przyjaciele! Lakiernia Toma! Amber Ambulance chyba jedzie na akcję. Tylko zobaczcie, jak szybko jedzie. Chwila, moment. Ona się uśmiecha. Jedziesz do lakierni Toma? Ale klawo!
Hej, Tom! Amber przyjechała na malowanie. Dobry pomysł, Tom. Amber, czy wiesz, w co chcesz się przemalować? Piękną krówkę? Czy takie coś w ogóle istnieje? Okej, Amber. Jedź za Tomem prosto do lakierni. Najpierw założymy gogle ochronne. O tak. A teraz zdejmiemy twoje światło. Dobrze. Jesteś już gotowa. Jakiego koloru użyjesz, Tom? Krowy mają różne kolory. Dobry pomysł. Zacznijmy od brązowego, a potem dodamy pozostałe kolory. Definitywnie nie wyglądasz już jak ambulans. A to po co? Użyjesz tego, żeby pomalować Amber? Tak, zwykłe malowanie na pewno nie wygląda. Przygotuj się, Amber. Tom, to był świetny pomysł. Teraz będziesz potrzebował tylko innego koloru. Twoje koła wyglądają jak kopyta. Tak jest. Ten pędzel ma dobry rozmiar. O, Amber wygląda jakby miała zaraz kichnąć. Ho, czy to cię połaskotało? Dobrze, już nie będziemy używać pędzelka. Zobaczmy, co jest w tym dużym magazynie. Amber naprawdę zaczyna wyglądać jak krowa. Wygląda dobrze, ale czegoś tu jeszcze brakuje. Oczywiście, krowy nie noszą gogli. Hej, Tom, co tam jest w środku? Rzęsy? Masz rację, Tom. Piękne krowy mają piękne oczy. Ty też masz rację, Amber. Chcesz być najpiękniejszą krówką na polu. Tom, wykonałeś kolejną robotę na piątkę z plusem. A Amber uwielbia swoje nowe przebranie. Do zobaczenia następnym razem. Hej, Kari, co dzisiaj będziesz porabiała?
Jedziesz do lakierni Toma? Doskonale. W kogo chcesz się przemalować? Świnkę Pepe? Wow! Gdzie jest Tom? Wjedźmy do środka. O, tam jest! Od czego zaczniemy? Pomalujemy Kari na różowo? Okej! Idealnie. I co teraz? Więcej farby? To wygląda świetnie. Hej, zaczekaj. Co będziesz robił? Będziesz malował? Ach, widzę! Piękny uśmiech! No i te polisie! Zupełnie jak u świnki Pepi! Wow, to będzie idealne! Hej, Kerry, spójrz na to! Położymy to na twoją głowę? Uszy wyglądają znakomicie. Masz też nos? Co jeszcze tu mamy? Ogonek? Czy masz taki tutaj Tom? Wyśmienicie! Dobry pomysł, Tom. Użyjmy tego kabla. Mamy tylko jeden problem. Nie jest właściwego koloru. Masz jakiś pomysł? Różowa farba w sprayu. Dokładnie! Teraz wygląda zupełnie jak ogonek świnki. Ups, Kari, nie z tej strony. Doskonale. Wow, wyglądasz teraz zupełnie jak świnka Pepa. Pojedźmy teraz i pokażmy się naszym przyjaciołom. Patom, dziękujemy ci. Kari, czy jesteś zadowolona? Tylko uważaj na tą kałużę. O nie! Cała jesteś pokryta w błocie teraz. Ona jest świnką Pepa. Hej, dzieciaczki! To wygląda na fajną zabawę. Czy coś nie tak, mała Katie? Nie możesz się przyłączyć, ponieważ nie masz miecza? A
może powinnaś pojechać do lakierni Toma. Drzwi są zamknięte, ale w środku świeci światło. Może zadzwoń dzwonkiem? Hej chłopaki, co oglądacie? Gwiezdne wojny? Fajnie! Na zewnątrz jest Katie, przyjechała się przemalować. Czy moglibyście jej pomóc? To będzie świetny pomysł, żeby przerobić ją na myśliwca X-Wing. Na początek musimy wymontować parę części. Okej, teraz jesteśmy już gotowi! Masz rację, Tom. To będzie niełatwe zadanie. Zacznijmy od farby w sprayu. Czerwona, pomarańczowa oraz szara na podkład. Malujemy szczegóły. Doskonale. Teraz czas zamontować rekwizyty. Ten chyba będzie najważniejszy. Oczywiście nie mogło zabraknąć R2-D2. Katie jeszcze nie jest skończona. Mały Tomie, czy mógłbyś przynieść trochę szarej farby? Zamalujmy teraz jej koła. I ostatnia rzecz, czyli kokpit. Katie, wyglądasz fenomenalnie. Zupełnie jak myśliwiec z Gwiezdnych Wojen. Dzięki, przyjaciele. Wykonaliście kawał świetnej roboty. Wow, do tego potrafi latać. Chłopaki chyba się nią zainteresowali. Tyler! Twoi więźniowie uciekli, kiedy ty patrzyłeś się na Katie. Super jest ten kostium. Założę się, że teraz chcecie się z nią bawić, co?
Zatem miłej zabawy, moi przyjaciele! Hej, Henry! Dlaczego jesteś taki podekscytowany? Jedziesz do lakierni Toma? W jaką postać się przetransformujesz? W Nemo z filmu Disneya? Wow, nie mogę się doczekać! Hej, Tom! Henry chce, żebyś go pomalował tak jak Nemo z bajki. Pomożesz mu? Najpierw musimy zdjąć parę rzeczy. Nic się nie martw, Henry. Założymy ci to potem znowu. Teraz musimy ochronić twoje oczka. Jakie farby użyjemy najpierw, Tom? Pomarańczowej oczywiście. Wow, to było błyskawiczne! Henry, jesteś cały teraz pomarańczowy. Ale to jeszcze nie koniec. Mamy tu biały kolor na paseczki. Wyglądasz świetnie, Henry! Pędzelkiem zrobimy szczegóły? Dobry pomysł! Spray jest zupełnie nie nadający się do tego. Dobry pomysł. A teraz będziesz wyglądał zupełnie jak Nemo. Ale czegoś brakuje. Czego to? Tak jest. Płetw. Hej, Henry. Masz teraz nawet ogonek. Teraz trochę płetw. Teraz dodamy płetwy po bokach. To nie wygląda chyba dobrze, prawda? Płetwy Nema są bardzo wyjątkowe. Tak jest. Jedno z płetw Nema jest mniejsze od drugiego. Czy masz mniejsze, Tom? To wygląda na dobre. Proszę bardzo, Henry. Już jesteś skończony. Teraz wyglądasz zupełnie jak Nemo. Dziękujemy ci, Tom. Pa, pa! Hej, Henry, wyglądasz jakbyś pływał! Płyń dalej, płyń! O nie, to rekin! Chwila, moment, przecież rekiny nie mogą jeździć po ulicy! Haha, to Troy! On się przemienił w rekina! To był dobry dowcip, Troy! Do zobaczenia później, moi przyjaciele! Hej, Ethan! Wygląda na to, że dzieciaczki świetnie się bawią. Wow, ale to było klawe! To
świetny pomysł, Ethan! Jestem pewien, że Tom może cię przerobić na dinozaura T-Rexa. Jedźmy do niego! Hej, Tom! Ethan chciałby, żebyś przerobił go na dinozaura T-Rexa. Czy mógłbyś to zrobić? Doskonale. Zatem bierzmy się do pracy. Od czego zaczniemy? Czy to będzie na skórę naszego dinozaura? Doskonale. Wyglądasz zupełnie inaczej, Ethan. I co teraz? Ciekawe, do czego będą służyć te kolory? Teraz już widzę! To usta i zęby! Czy ten dinozaur ma ogon, Tom? Tak? Masz taki? Pasuje idealnie! Czy ten jest już gotowy, Tom? Masz coś więcej? Perfekcyjnie! Dobra robota, Tom! Czy coś jeszcze? To na pewno będzie świetne. Co to takiego? Czujesz się inaczej, Ethan? Wow! Ha, ha! A więc to po to był ten głośnik. Jesteś już gotowy? Jak ci się podoba? Dziękujemy ci za twoją pomoc, Tom. Jestem przekonany, że dzieciaczki nie mogą się doczekać, żeby cię zobaczyć. Zrobimy im niespodziankę? Psst, tylko musisz być bardzo cicho, Ethan. Haha, nic się nie martwcie, dzieciaczki. To tylko Ethan. Tom przemalował go na dinozaura T-Rexa. Czyż on nie wygląda świetnie? Tom, jesteś po prostu najlepszy. Dziękujemy ci. Jak zwykle, do zobaczenia w następnym odcinku.